Check, one, two, two. Cześć, z tej strony Maciek z zespołu Tides from Nebula oraz Maciek z Nebula Studio, bo działam na tych dwóch polach. Tomek z krakowskiej sceny muzycznej poprosił mnie, żebym wypowiedział się na tak naprawdę dowolny temat związany z tym, co robię i być może będzie to coś, co pomoże młodym twórcom w pewnych aspektach ich działalności. I postanowiłem tak naprawdę powiedzieć o czymś, co jest mi dobrze znane i z czym do czynienia mam tak naprawdę prawie na co dzień. Chodzi mi o przygotowanie się do nagrywania własnej muzyki, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, bardzo często mam do czynienia z zespołami młodszymi, starszymi, które nagrywają swój materiał i często nagrywają to po raz pierwszy tak naprawdę. Jest to jedna z pierwszych wizyt w studiu nagrań dla nich i dlatego zaobserwowałem po prostu pewne kwestie, które są pomijane po prostu przy przygotowywaniu się właśnie do takiej wizyty, przy pisaniu materiału i tak dalej. Więc co mógłbym polecić w dużym skrócie, bo nie chcę was zanudzać. Generalnie na pewno pierwszym takim i najważniejszym uważam punktem jest to, żeby nagrywać swoją muzykę przed wejściem do studia tak naprawdę. Wystarczy jakiś jeden mikrofon bądź dwa mikrofony, nawet można nagrywać to na telefon. Ważne, żeby posłuchać swojej muzyki przed nagraniem, posłuchać jako słuchacz, a nie tylko jako wykonawca, bo uwierzcie mi, jak się gra coś, to tak naprawdę nie jest się w stanie ocenić, czy dany materiał jest już dostatecznie dopracowany, bądź czy wszystko się zgadza. Zawsze można coś niestety w ten sposób przeoczyć. Drugą kwestią jest to, żeby wyjść z założenia, że w studiu nie będzie się grało tak łatwo jak na próbach. Czyli trzeba naprawdę mieć w palcach wszystkie partie w gardle, bądź w rękach, w nogach, w zależności na czym gramy, bądź czy na przykład jesteśmy wokalistą, wokalistką w zespole. Także to trzeba naprawdę mieć w małym palcu, trzeba z dużą swobodą wykonywać swoje partie, bo w studiu będzie z pewnością trudniej, będzie troszeczkę tak jak na koncercie, tak myślę, że 70-80% swoich możliwości się tak naprawdę pokazuje w studiu, także trzeba być przygotowanym z dużym zapasem i z dużą swobodą te swoje rzeczy ugrywać. Co jeszcze? No, warto pomyśleć o przygotowaniu się technicznym do nagrania, czyli po prostu przygotowaniu dobrym instrumentu, pomyśleniu o tym, czy potrzebujemy na przykład nowych naciągów do bębnów, czy potrzebujemy nowych strun, a najczęściej potrzebujemy, bo 3-miesięczne naciągi to nie są nowe naciągi, a 2-tygodniowe struny to nie są nowe struny, więc no, po prostu trzeba troszeczkę zainwestować przed taką wizytą w studiu w kilka rzeczy, może nowe lampy do wzmacniacza, także to są takie aspekty, o których się raczej nie myśli wcześniej, ale naprawdę potrafią poprawić brzmienie całej płyty. Teraz mi przyszła kolejna rzecz do głowy, mianowicie perkusiści często nie doceniają tego, jak ważne są blachy w zestawie. I rozumiem, że to jest kwestia budżetu, bo blachy to są bardzo drogie elementy zestawu, natomiast warto może pomyśleć albo o wypożyczeniu, bądź pożyczeniu od kogoś znajomego, może blachy, bądź wypożyczeniu z wypożyczalni na te 2-3 dni sesji, bo po prostu no, tak naprawdę obraz bębnów, jeżeli nawet jest super zestaw garów, to blachy potrafią to brzmienie zepsuć, oczywiście mówię o słabych blachach. No i na koniec jeszcze może powiem o czymś takim, że warto wchodząc do studia mieć bardzo otwartą głowę, bo rozumiem aspekt tego, że nad tą płytą się pracowało ileś miesięcy, może nawet lat,
I może osoba, która na przykład realizuje, nagle nam się próbuje wcisnąć gdzieś na przykład w aranż utworu, ale oczywiście nie zawsze warto rozważyć pewne zmiany, nawet właśnie podczas sesji nagraniowej, otworzyć głowę, wiadomo, że jest to trudne, oddalić się, złapać perspektywę i podjąć decyzję, czy może jednak pewne zmiany się jakby nie opłacą, nie sprawią, że materiał wyjściowy będzie po prostu lepszy. No, to dziękuję. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.